Gościem dzisiejszego spotkania jest Michał Rosa, właściciel Optyk Rosa z Opola. Dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry. Proszę zapiąć pasy. Panie Michale, co jest teraz modne? Jakie okulary są teraz modne? Jakie oprawki wybierać? Och, moda okularowa zmienia się w zasadzie co roku. W tej chwili modnymi modelami są oprawki przede wszystkim większe. Mhm. Nie ma już trendów na malutkie, wąziutkie okulary. Duże, plastikowe. Też coraz częściej pojawiają się już z powrotem oprawki metalowe. Trochę bardziej okrągłe, większe. Coś na styl Harry'ego Pottera, natomiast na pewno większe, zauważalnie większe. Jak spośród setek oprawek, które macie w salonie, wybrać te dla siebie właściwe? Moda, moda, pani redaktor, natomiast my w okularach musimy się czuć spójnie. Każdy z nas jest inny. Z okularami musimy, tak jak mówiłem, musimy się czuć w okularach spójnie. Czyli dobrze, tak jak wybieramy dla siebie bluzkę, marynarkę. Tak, są trendy. Są trendy, są wyznaczniki co do kształtu twarzy, natomiast każdy z nas jest tak indywidualnie inny i w każdym przypadku możemy dobrą oprawką okularową podkreślić pewne walory, a też pewne walory ukryć. A jak wybierać soczewki? Ich jest też dość dużo, rozpiętość cenowa jest znaczna. Czym się kierować przy tym wyborze? Soczewek okularowych faktycznie jest multum. I dzięki temu w zasadzie każdy użytkownik może znaleźć coś dla siebie. Inne soczewki z innymi powłokami będą dla osób, które bardzo dużo spędzają czasu przy komputerze. Wtedy stosujemy soczewki z filtrami światła niebieskiego, które dla nas jest niebezpieczne. Szkodliwe dla oczu. Szkodliwe dla oczu, światło niebieskie jest bardzo. Inne soczewki będą przeznaczone dla osób, które jeżdżą dużo samochodem, zwłaszcza wieczorem. Też możemy bardzo poprawić ich komfort pracy. Okularami można polepszyć widoczność? Można, jak najbardziej. Możemy ten kontrast wyostrzyć i poprawić jazdę nocną. Bardzo popularne w tej chwili są również okulary z soczewkami okularowymi progresywnymi. To znaczy? Takie jakby dwa w jednym. Czyli nie musimy szukać okularów do czytania. Jedne okulary zapewniają nam komfort i ostre widzenie i w samochodzie, i przy oglądaniu telewizji, i również przy czytaniu. Czyli nie musimy mieć jednych na głowie, a drugich w torebce. Tak, szukać, zmieniać i zastanawiać się, czy... Po to, żeby raz spojrzeć, gdzie jedzie autobus, a drugim razem na cenę w sklepie. Tak, i w samochodzie przede wszystkim też nie mamy problemu z nawigacją. Bo to jest w tej chwili też coraz bardziej popularne urządzenie. Okulary korekcyjne możemy kupić dziś w aptekach, sklepach kosmetycznych. Są na nich wypisane rodzaj korekcji. Czy warto takie okulary kupować? Nie warto. Dla potencjalnego użytkownika jest to wręcz bardzo niebezpieczne. Musimy sobie zdać sprawę, że moce, które są napisane na tych okularach, bardzo często są niezgodne z tym, z mocą soczewek, które są zamontowane w oprawkach. Jakość materiału, z jakiego wykonane są soczewki w takich okularach, też jest bardzo zła. Jakość materiałów oprawek też jest zła. I musimy sobie zdać sprawę, że podstawowym, bardzo ważnym parametrem jest nasz rozstaw źrenic. Każda osoba ma inny rozstaw źrenic i w naszym przypadku, w naszym salonie, każde okulary są wykonywane indywidualnie dla każdego pacjenta. Czyli jednak dopasowane do danej osoby. Tak, do naszych potrzeb. Bardzo często też się zdarza, że mamy różne wady na każdym oku. Mhm. I takie jednorazowe okulary, bo takie trzeba nazwać, nie zapewnią nam komfortu, a wręcz mogą przysporzyć w późniejszym czasie o wiele większych kłopotów z naszym układem wzrokowym. Czy u optyka też panują
wyprzedaży rocznika, jak choćby u dealerów samochodowych? Czy są okresy, kiedy upatrzone oprawki jakiejś dobrej, renomowanej marki można kupić taniej? Zdarza się to. Oczywiście, jeżeli wchodzą w danym roku nowe kolekcje na dany rok, jest możliwość zakupu tańszych w niższej cenie modeli z roku ubiegłego. Kiedy ich szukać? Kiedy szukać takich okazji? Oj, producenci w różnym okresie czasowym wprowadzają nowe modele. Natomiast łatwiej jest trafić na wyprzedaży okularów przeciwsłonecznych. Wiadomo, po sezonie letnim okulary przeciwsłoneczne już w dobrej cenie można nabyć. Sezon na okulary przeciwsłoneczne tak naprawdę... No właśnie, a kiedy się zaczyna sezon na okulary? Tak naprawdę rozpoczyna się przed feriami. Nie, przed feriami? Czerwiec to już jest środek sezonu na okulary przeciwsłoneczne. Ferie, z czego to wynika? Przed feriami. Jadąc w góry, na narty, przy dużych opadach śniegu, okulary przeciwsłoneczne też są nam bardzo potrzebne. I wtedy ochrona jest nie mniej ważna niż w lecie. No rzeczywiście. I tu znów dochodzimy do kwestii ceny, bo na straganach, w marketach okulary przeciwsłoneczne możemy kupić, no powiedzmy, za kilkadziesiąt złotych. U optyka one są generalnie no przynajmniej raz, dwa albo i kilka razy droższe. Czy to tylko kwestia marki, która jest wypisana na uszniku? Nie. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa potencjalnego użytkownika takich okularów. Musimy sobie zdawać sprawę, że każda soczewka, a przede wszystkim soczewka przeciwsłoneczna, musi posiadać filtry UV. Jak wygląda sytuacja właśnie w takich tanich okularach przeciwsłonecznych? Z założenia w większości przypadków te soczewki nie posiadają filtra nawet UV. Nawet jeżeli jest na nim naklejka. Nawet. Często zdarza się, że to jest tylko taka naklejka, bo się zdarzyło. Dlaczego jest to niebezpieczne? Sytuacja wygląda następująco. Jeżeli mamy ciemną soczewkę, to automatycznie nasza źrenica rozszerza się. Przystosowuje się. Przez taką szeroką źrenicę promieniowania ultrafioletowego dostaje się o wiele, wiele więcej. Więc jeżeli taka soczewka nie ma tych filtrów, no to nasze oko, nasza siatkówka jest wręcz bombardowana ultrafioletem. Stąd ta różnica w cenie. Przede wszystkim jakość soczewki, wszystkie filtry i też filtry polaryzacyjne, które dla kierowców na dzień dzisiejszy są bardzo dobrym rozwiązaniem. Zdarza się, że rodzice kupują małym dzieciom okulary właśnie przeciwsłoneczne, traktując to jako zabawę, mała modnisia. Z tego, co Pan mówi, to może być groźne dla zdrowia naszych pacjentów. W przyszłości jak najbardziej. W przyszłości może to skutkować dużymi konsekwencjami. Czy u Was też można kupić okulary dla dzieci przeciwsłoneczne? Tak, też w ofercie mamy okulary przeciwsłoneczne dla maluszków. Firma działa na rynku od 40 lat. To dość długi czas na zdobycie doświadczenia, wypracowanie marki. Jakie są jej początki? Tak, dokładnie. W tym roku obchodzimy 40. okrągły jubileusz. Na początku jako firma państwowa pod szyldem WPHW. Cały czas w tym samym miejscu? Cały czas w tym samym miejscu, cały czas w tej samej lokalizacji, bez zmian. Czyli Opolanie z dziada, pradziada dobrze znają tak, Optyk Rosę. Pamiętają nas, znają nas od lat. Na początku prowadzona przez mojego ojca, no od 20 lat. Ja już w firmie jestem obecny, w tej chwili razem z żoną prowadzimy salon. Pan jest optykiem i optometrystą. Czym zajmuje się optometrysta? Bo optyk rozumiem, że dowolą... Wykonuje okulary. Optometrysta wykonuje okulary. Optyk. Optyk wykonuje optyk. Okulary. Optyk wykonuje a optometrysta? Okulary. Optometrysta dobiera moce korekcyjne. Czyli dokonujemy badania polegające na doborze konkretnej mocy soczewki okularowej bądź soczewki kontaktowej, która jest odpowiednia dla wady wzroku danego pacjenta. Czy to jest możliwe bez wizyty u lekarza okulisty? Tak, to jest rola optometrysty przede wszystkim.
Ale lekarza okulistę też macie u siebie. Tak, jeżeli jest potrzeba konsultacji okulistycznej bądź dogłębnej diagnostyki okulistycznej, jak najbardziej takie badanie w naszym salonie też można wykonać. Czy przejęcie biznesu było dla Pana taką naturalną konsekwencją tego, że no, wychował się Pan w rodzinie, że tato prowadzi zakład optyczny? Tak, można tak powiedzieć, że dzieciństwo, wszystkie okresy wakacyjne spędzałem w firmie ojca. Miał Pan jeszcze przed zdobyciem zawodu i potwierdzeniem kwalifikacji. To była taka naturalna kolej rzeczy. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Miło było Pana gościć. Dziękuję bardzo.